Drodzy podróżnicy Rainbow Tours, no już zauważyliście na pewno, że lubię targowiska. Targowiska są rzeczywiście bardzo interesującym miejscem i no gdzieś tam można powiedzieć w pewnym sensie ta dusza każdego plemienia, każdego narodu na targowiskach też jest widoczna i może w Ciamuli rzeczywiście najważniejszym elementem jest kościół i te zwyczaje bardzo ciekawe religijne, synkretyzm katolicyzmu i dawnych wierzeń majańskich, no ale też chciałbym wam pokazać, jak wygląda taki targ lokalny. Jakie produkty tutaj się najczęściej sprzedaje? To się na przykład bardzo ciekawe takie naczynia, które są robione z dzbaniwa kalabasowego. Jest to taka roślinka, którą się wydłubuje, 5 dni suszymy, no i później, proszę bardzo, możemy z tego robić garnek, a możemy też robić instrumenty muzyczne. Także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No mamy tutaj jakieś kosze, spójrzcie tam daleko, pani sprzedaje. Pan tutaj na przykład, spójrzcie, sprzedaje biżuterię, no ale dzieci też próbują jakoś zarabiać. Przede wszystkim takim bardzo powszechnie sprzedawanym towarem, słuchajcie, jest wełna. Wełna, dlatego że tutaj wszyscy hodują króweczki, baranki oczywiście, owieczki, no i później ten towar jest powszechnie właśnie oferowany i zobaczcie, że wszystkie kobiety mają właśnie takie skórzane spódnice. To jest taki szyk lokalny. Panowie znowu chodzą w takich skórzanych kamizelkach. I no to jest taki, może będzie jeden z najpopularniejszych produktów. Pani, zobaczcie, się odwraca, bo widzi, że ja filmuję. Oni bardzo nie lubią, jak się dzieciom robi zdjęcia. W ogóle nie lubią, jak się im robi zdjęcia, dlatego że wierzą, że wtedy można jakby no, zły urok rzucić, tak? I że może to sprowadzić chorobę. Natomiast spójrzcie, też taka ciekawostka. Tam pani ma na głowie taki kawałek materiału. Składa się właśnie takie kawałki materiału i kładziemy na głowę, dzięki temu słońce nas nie razi. Także bardzo ciekawie sobie te lokalne Indianki z plemienia Tzotzil radzą. Tutaj powszechnie w użyciu jest właśnie język Tzotzil, nie język hiszpański. Co prawda no, uczą się też hiszpańskiego, ale jest to jednak język drugorzędny. Zobaczcie, że tam w tle widzicie krzyże. Te krzyże są takim punktem bardzo ważnym. W każdej miejscowości krzyże takie znajdziemy. Mamy tutaj 3 dzielnice na terenie San Juan de Ciamula. No i każdy z tych krzyży niejako symbolizuje jedną z tych dzielnic. Jedna dzielnica ma kościół, który właśnie widzieliście, a w dwóch pozostałych znajdują się właśnie święte źródełka. Tam znowu powyżej stoiskami, spójrzcie, jest taka ciekawa postać z kijem. To jest postać majordomo. Majordomo to jest taki lokalny urzędnik, który zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości między innymi, i w tamtym miejscu, przy tym pomniku właśnie odbywa się, można powiedzieć, taki sąd ludowy, sąd lokalny, gdzie takim najważniejszym, można powiedzieć, elementem, który wykorzystywany jest do ukarania kogoś, jest po prostu wstyd, tak? Wstyd, ostracyzm społeczny, można powiedzieć, najważniejszy element. Także no, niesamowita kultura, najbardziej, można powiedzieć, dbająca ze wszystkich kultur indiańskich tego kraju o zachowanie swoich dawnych zwyczajów. Fantastyczne miejsce, no, dla mnie naprawdę jedno z w ogóle najwspanialszych miejsc w całej Ameryce Łacińskiej. A miałem do czynienia już z Indianami i z Paragwaju, i z Boliwii, i z Chile, i z Argentyny, i z Ekwadoru. Także w wielu miejscach dość ciekawych byłem, ale naprawdę tak inspirującego i tak przepełnionego tą dawną magią i dawnymi wierzeniami miejsca rzeczywiście jeszcze nie widziałem. Tam daleko, spójrzcie, jest również takie duże zgrupowanie ludzi dość ciekawie ubranych. To są właśnie majordomos i policjanci. Są to władze właśnie tej miejscowości. Tam podejdziemy. Co prawda nielegalne jest ich filmowanie, no ale spróbuję podejść. Może uda mi się chociaż troszeczkę ich złapać. I być może mi tutaj krzywdy z tej okazji nie zrobią, no bo rzeczywiście filmowanie właśnie majordomos no i policji jest zabronione i tutaj zrobieniem zdjęć też trzeba bardzo uważać, bo ci ludzie uważają, że poprzez robienie, przynajmniej niektórzy, że poprzez robienie zdjęć my możemy po prostu w jakiś sposób sprowadzić na nich choroby, ale no teraz tutaj spróbujemy
spróbujemy się troszeczkę zbliżyć. Też no nie chciałem, żeby mnie zobaczyli, że robię im zdjęcia, że ich filmuję. No i tutaj zauważcie, mamy trzy takie ławki i na każdej z tych ławek siedzą właśnie majordomos, czyli członkowie takiej rady, która wybierana jest trzy razy, znaczy jest w każdej z takich dzielnic wybierana jest ta rada co roku i ci ludzie właśnie podejmują różne decyzje. Ci ludzie są tą władzą, a jednocześnie są też władzą, która jest uznana przez władze państwowe meksykańskie, dostają normalne wypłaty od rządu meksykańskiego. Także tutaj ci w białych strojach, w baranka, to są właśnie policjanci, można powiedzieć, a ci ubrani właśnie w takie charakterystyczne kapelusiki, to są majordomos. Także no fantastyczna miejscowość, Chamula, przyjedźcie na wycieczkę ze mną, czy z moimi kolegami, bardzo dobrymi pilotami, cała tutaj nasza ekipa jest naprawdę doskonała. Przyjedźcie na wycieczkę, wielka meksykańska wyprawa i poznacie tajemnice tej fantastycznej grupy indiańskiej Chamula.